Hejka, 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 siemka, 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 to Janek Sinclair. Czy piliście kawa? Czy jesteście w pracy? Czy waszym po prostu dobry dzień? Jeżeli nie, po prostu zapraszamy do oglądania ten wywiad, bo to będzie bang, baby. Tak, zapraszam do obejrzenia rozmówka z... Chciałbym, żebyśmy zrobili taką trochę analizę Nicka Sinclaira. Dobrze. Bo zastanawiam się, czy ty masz więcej niż jedną twarz. O, może. Wiesz, w jakim kontekście pytam? Dlatego, że często w mediach społecznościowych widzimy cię uśmiechniętego, tak. Zwariowanego. Mm. Pozytywna energia bije od ciebie przez te ekrany telefonów czy komputerów. I zastanawiam się, czy to jest troszeczkę taki zabieg, że chciałbyś, żeby ludzie tak cię postrzegali, a te właśnie gorsze dni może chowasz... dla siebie, żeby ludzie tego nie widzieli. Nie, kiedy jestem po prostu zły albo smutny, jestem w domu. Nie wychodzę po prostu i jestem w domu. Nie gadam, tylko gadam z mężem albo z rodziną, ale nie, ja, kiedy jestem smutny, nie, w ogóle nie wychodzę. Ale nie, ja zawsze staram być po prostu autentyczny, bo ja lubię być obok ludzi, lubię energię od ludzi, bo to jest taki wow, żyję, po prostu jej! I to jest naprawdę moja energia, ale kiedy po prostu czuję, że no, jeżeli coś jest nie tak, kiedy jestem chory, w ogóle ja leżę i po prostu mówię, o kurczę, nie mogę iść tam, nie mogę zrobić to, nie mogę zrobić to. I siedzę z psami i psami, co się dzieje? Co się dzieje? No bo jestem chory. O, ja wiem, idź na spacer. Nie mogę, idź z tatą, drugą, tatą drugą. Więc dużo ludzi nie widzą tej drugiej strony ode mnie, bo ja to nie pokazuję. I no to jest fakt. No w sumie po co na dobrą sprawę zarażasz swoją energią? I ludzie mają lepszy dzień dzięki temu, że oglądają ciebie w sieci czy podczas koncertów. Ja mam takie wrażenie, że od razu jest lepiej. Tak, ale często ludzie tak piszą, że oh my god, widziałem twoje stories, więc od razu pyk. Ale często, że ludzie nie widzą, jak jestem smutny, oni myślą, że ja nie jestem smutny i oni pytają, ale czy w ogóle masz jakiś gorszy dzień? Co robisz? Tak, jak to jest, że jesteś cały czas szczęśliwy? Tak, nie jest cały czas szczęśliwy. Nie jestem cały czas szczęśliwy. Po prostu są takie dni, kiedy nie jestem szczęśliwy, ale to nie pokazuje. Mogę wam pokazać, jak nie jestem szczęśliwy i potem będziecie się dowiedzieć. Aha, okej. Okay. Lepiej nie. Tak, bo naprawdę, bo jeżeli ja nie jest, bo musi być naprawdę bardzo ważny powód, jak nie jestem szczęśliwy. I kiedy nie jestem szczęśliwy, tak, jest ta druga strona, jak jestem szczęśliwy, i jak jestem z nim, odbiję takie dziwne energie i ludzie, Boże, coś jest nie tak, albo nawet czasami, kiedy jestem relaksowany, kiedy ja mam taki totalny zen, ludzi, co się dzieje z Nickiem, bo on nie jesteś taki him, tak, nie, ale jest okej, okay, wszystko jest ludzi, ale just relaksuję po prostu. No właśnie, ja też poznałem ostatnio twoją drugą twarz, taką właśnie zrelaksowaną, spokojną, pokoncertową. Tak, i tak. To jest inny Nick niż na przykład na scenie go widziałem i to już jest takie... Okej, ten człowiek ma dużo do zaprezentowania sobie. Tak, dokładnie. Bo normalnie przed koncert jestem gdzieś w innym świecie. Po prostu jestem w innym świecie i od razu po koncercie, bo to jest dużo energii i potem jest taki moment, bo naprawdę jest taka wysiłek, jest taki skakanie tu. Jestem cały spocony, a potem jest taki, okej. Cześć Tomek, dziękuję, że byłeś. Tak było ostatnio, tak spokojnie. Tak. Sobie, okay. No ale te live sesje, które nagrywaliście i które już są wydane w postaci albumu, no to zżerają dużo, nie tyle stresu, ale energii, bo tam to, co tam się dzieje, to po prostu... doświadczenie, które po prostu jest jedne chyba niepowtarzalne w życiu. Dziękuję. No i właśnie chciałbym, do tych twoich twarzy jeszcze wrócimy na dobrą sprawę w innym kontekście, ale zastanawiam się, bo 19 maja wydałeś ten album razem z wystartowaniem jakby projektu Groove Vibes and Funky Delight. Tak jest. I co do nazwy, zastanawiam się, czy to traktować trochę osobno, jako pierwsza część Groove Vibes, a druga Funky Delight. Tak, bo kiedy myślałem o robieniu płytę drugiego, myślałam o coś po angielsku, bo pierwsza płyta była po polsku i
Też producenci na TPT są dwa różne, bo jest ja i Andrzej Danek i ja z zespołem. Więc i zespołem jest Funky Delight, bo ten Funky Delight Change i Grooves and Vibes był Andrzej, bo Andrzej, on mieszkał w Stanach i on kiedy ja mu spotkałem, on naprawdę obudził tego groove'ową i solową wersję, której dawno pokazałem trochę na ta pierwsza płyta, ale nie aż tak jak w tym. Więc to jest fajnie, że ten pierwszy część Grooves and Vibes, bo chodzi, naprawdę chodzi o tych groove'owanie, tych vibes, tych, bo tam są taki popowy numer jak To The Top, bo to jest popowo, solowo i potem jest totalny R&B-owo Emotions i What Do I Know ma takie wiątki reggae'owe, więc to jest tak naprawdę bardzo like, wow, okej, to jest super, że mogę to pokazać też, bo dużo ludzi nie znają tej strony ode mnie. All right, ladies, come on in, come on, y'all. Yeah, yeah. That's right now. Everybody, come on. To może wytłumaczmy słuchaczom, widzom i wszystkim osobom, które nas oglądają, co to tak naprawdę oznacza live sesja, bo można kupić płytę, tak jak tutaj twoja tak. Druga płyta, 11x11, która jest płytą studyjną, tak. A tutaj mamy live sesję. Czym tak. To się różni? Więc live sesja po prostu jest dokładnie tak, jak po prostu jest. Jest na żywo. Wszystko, co było na żywo, wszystko, co było na koncercie, jest nagrywane na żywo. Więc nie ma po prostu, że idziemy do studia i pracujemy, żeby wszystko jest perfekt. Nie. Więc jeżeli są po prostu taki fajnych momentach nawet z nieczystości, będzie. I ja lubię to, bo nawet to, i to jest taki fajna sprawa, bo nawet na ten live sesji byłem, ja byłem już na koniec po prostu, ja byłem chory, mega. Ale tutaj byłem już na koniec tego całego wszystkiego, więc głos był bardzo zmęczony. Głos był bardzo zmęczony, ale i było takie pytanie, ale czy chciałam po prostu iść do studio, żeby po prostu nagrywać, po prostu, żeby wszystko brzmiało? I'm like, nie, bo to była taka energia tutaj w tym live sesji, że było tak super. I'm like, nie, zostawmy to, bo to też jest autentycznie. I jeżeli ja byłem w studio, żeby po prostu to nagrywać, żeby wszystko jest perfekt, nie byłoby ta sama energia. Więc myślę, nie, za każdym razem po prostu ja lubię być bardzo autentyczny. Musimy po prostu, jak jest nagrywane, tak po prostu docenię na płycie. I tyle. I no tak, i ten live sesja, więc wszystko, co jest po prostu tutaj, po prostu wszystko jest na żywo. Więc gadanie do ludzi, po prostu taki fajnie śmiechy. I wszyscy po prostu słuchają to na słuchawkach. Jest taki live sesji silent disco. Więc wszyscy są na słuchawkach. Więc oni też słyszą wszystko, co jest po prostu nagranie i po prostu jest czysta zabawa, czysta, fajna po prostu zabawa. Tak, można się przenieść po prostu do tego miejsca, w którym nagrywaliśmy, bo tam też słychać publiczność, która się dobrze bawi w tle. Tak, dokładnie. Więc jak oni śpiewają, jak oni klaskają, jak oni po prostu uśmiechają. Więc wszystko po prostu, co tutaj było tutaj na live sesji, jest na tapetę. No i na tej live sesji mamy też trójkę wspaniałych gości. Tak, jest Brian Ventress, jest Kaja i zespół Sound and Grace. I naprawdę to było mega fajne połączenie, bo z Kają zrobiliśmy na trzy piosenka Kochaj Różny Bitch, ale też robiliśmy to po polsku i po angielsku, bo najpierw ta piosenka była pisana po angielsku przez mnie i mój kolega Adam Joseph. Napiliśmy to Every Kind of Love. I potem, bo ta cała, mogę powiedzieć trochę historię ta piosenka? Okej, okay, więc ja pamiętam, że jak Michał i ja byliśmy w drodze od Wrocławiu, bo miałem koncert we Wrocławiu i wracając z Wrocławiu, Michał mówił, że ej, musimy robić po prostu piosenkę na Pride. Like, dobrze, ale jaka piosenka? Like, nie wiem, może musimy coś napisać. I'm like, dobrze, więc myślałem, że dobrze, jeżeli piszę piosenkę na Pride, muszę pisać to z moim kolegą Adam Joseph. Bo my jak razem piszemy, jest po prostu tak super. I muzyka zrobił Seb Skalski, więc to było fajnie, że on po prostu siedział i czuł też, co my robimy. I najpierw prezentowaliśmy Every Kind of Love i potem Michał tłumaczył ten po polsku do Kochaj Różnym Być.
Więc prezentowaliśmy do Kaja, bo też myśleliśmy, kto by to zrobił co najmniej, z nami. Ja like, od razu myślałam Kaja, bo ona też wcześniej wydała taka songs for queers, or songs, coś takiego, miał taki tak, album. Potwornie. And I was like, super, to jest mega i ona też czuje ten cała. I ona, więc jak skontaktowaliśmy się z nią, ona od razu była super za. I ona słyszała tekst Michała i ona mówiła, że dobrze, więc czy ona mogę też dodać coś od siebie do tego tekstu? I ja mówiła, że dobrze, więc to jest po prostu fajnie, razem piosenkę z tekstem z Michałem i Kaja. I na ten live session, ja myślałem, ale kurczę, jeszcze nikt nie słyszał ta wersji amerykańskiej. Mhm. I fajnie, że tutaj był mój kolega Brian Fentress, bo on od razu, o super, więc fajnie, od razu on się zgodził. I to jest fajnie, że mogliśmy to zrobić tam, prezentować obie wersje ta piosenka tam, ale też i też w nowa aranżacie, bo to jest bardzo bluesowo i potem funkowo. Tak 9,5 minuty. Tak, trwa. dokładnie, to trwa, tak jak Bohemian Rhapsody. Dokładnie. Mnie to po prostu fascynuje, że te utwory są autentyczne po prostu. To jest 100% ciebie i mi się wydaje, że ty jesteś cały muzyką. Zastanawiam się, co ty byś chciał ludziom przekazać poprzez te utwory? Co ja bym chciał przekazać? Żeby po prostu miłość jest miłość. Nie ma znaczenia, kim jesteś. Nie ma znaczenia, jak kochasz twój kot. Kochasz po prostu twój mąż, Jest po prostu, jak czujesz po prostu, że kochasz kogoś i jak czujesz po prostu energia z tą osobą, po prostu to nie jest nic złego, to jest coś dobrego. I to jest coś naturalnego, to nie jest coś, to nie musisz iść do psychiatra albo lekarza, bo coś jest tak, nie. Coś jest zawsze na tak, bo czujesz to naturalne. I być po prostu za każdym razem twoje naturalne, być sobą, autentyczną, kim ty jesteś, bo to jest super i wyjątkowe i jesteście super. A czy w takim razie jeszcze podrążę trochę ten temat, czy utwory na tym albumie powinny jakoś odmienić nasze życie? Boże, no ja myślę, że... Choć psychologiczne rozmowy. To, no właśnie, to jest super, bo jak analizując tego wszystkiego, like living it up, to jest taka fajnie, okej, okay, jak będę tłumaczyć tego wszystkiego, like, living it up to jest taka piosenka, jak pamiętam, po prostu czasami jest tak, że musisz po prostu żyć po prostu twoim życiu. Po prostu, like, nie możesz po prostu zostać i mówić, okej, moje życie jest tak, jak jest, bo tak, jak jest. Nie. Po prostu ja mam nadzieję, że ludzie będą, jak jeżeli oni chcą robić coś w życiu, żeby zrobić coś. Czasami często słyszę, że dlaczego tam pracuję? Like, idą ludzie do pracy i często jest tak, że idą do takiej pracy, co oni nie lubią. I ja mówię, a dlaczego jesteś tam? Bo no, bo tak, bo muszę. Nikt, gdzie, bo chcę, bo muszę. Bo tak. I'm like, ale co ty chciał? Co oni chcą zrobić? I oni mówią, like, więc zrób tego. Ale nie mogę, nie, no, więc po prostu idź do twojej roboty. Od dzisiaj jest twój ostatni dzień roboty. Idź tam i mówić twojej szefie, że nie będziesz tutaj pracować, bo chcesz robić po prostu wreszcie twoje marzenia. No nie, bo po prostu potem będzie taki. No oczywiście, będzie trudno, ale potem będziesz żyć po prostu, bo wtedy, kiedy robisz to, co kochasz, nie idziesz do pracy, idziesz o przyjemność. Nie idziesz do... Nie jest tak, że o, do pracy. Nie jest tak, o, idę do pracy. Naprawdę jest totalnie inna... Jest inny tryb życia, po prostu kiedy robisz to, co kochasz. Nie jest coś złego, jest coś dobrego, jest coś przyjemnego, jest coś fantastycznego, jest coś wesołego. Więc niektórzy piosenki po prostu mam nadzieję, że oni zmienią. Okej, okay, to the top. To jest taki, bo też jest taka dla mnie, że idzie cały czas w górę, że oczywiście prezentuję nową muza. Wiem, że czasami nie jest, moja muza nie jest cały czas w radio, ale i tak idę w górę, bo co ja bym, że po prostu, o, nie jest w radio, Boże, Tomek, co ja będę zrobić? Płakać? Nie. Idę cały czas w górę, bo czuję nadal, ta muza jest we mnie. Czuję, że mam po prostu dać ludziom ta muza. Więc idę i daję po prostu ta muza.
get back into it, to jest tak, wraca, o, to było po korona, bo wracamy do tego wszystkiego, bo korona, po prostu nic nie było, nie było muza, było muza, było jakieś online koncerty, ale to nie było to, nie było to samo. Więc muszę, więc kiedy wreszcie otworzyło wszystko i zaczynało znowu być koncertowanie, wracamy do roboty, get back into it. Family, pisałam to, bo nie widziałam mojej rodziny po prostu dużo podczas po prostu pandemii, bo nie mogłem tam lecieć, więc od, to jest po prostu o family. No jest piękny teledysk, który nakręciliście. Tak, on, ja mówiłem mojej mamie, mówiłem, że mama, będziemy kręcić teledysk tam, jak będziemy lecieć. Aha, ale gdzie? W domu. Aha, ale z kim? No z wami. Aha, a ci musi być bardzo, musi mieć makijaż, jak nie. I ja bardzo, chciałabym to zrobić bardzo surowo. Nie ma makijażu, jesteśmy jak jesteśmy, po prostu piżama, po prostu normalne ciuchy, po prostu domowe, bo to jest prawdziwe, to jest tak jak żyjemy, to jest tak jak jestem z moją rodziną. Ja po prostu cały czas po prostu piżama, cały czas po prostu jakiś sweter w domu i to jest to. Ja też myślałam o tym, tak, ale i bo niektórzy ludzie, ale nie, musi być taki glitz and glam. Nie, teledyski, ja chciałam też pokazać, że słuchaj, jestem normalną osobą i żeby pokazać ten część ode mnie, to jest, jak jesteśmy w domu, kiedy jesteśmy u ciebie, jak nie byliśmy po prostu ubrani, tak? Ja bym od razu po prostu w dresach, t-shirta i normalne, bo jesteśmy gdzie? W domu. Dokładnie, zresztą widać te więzi między wami, bo rzadko się pewnie widujecie, nie? Z racji tego, że tak, ty w Polsce tak, mieszkasz. Tak, tak. Automatycznie jakieś inne uczucia są, jak ich widzisz w końcu no. Po takiej rozłące. Jest od razu, jest uśmiech, jest taniec, po prostu jest totalna zabawa i ja kocham. I love you guys. Hey. Functified, pisałam ta piosenkę, kiedy byłem z Fabryki Gwiazd razem z Mateuszem Kratwurstem. I to jest po prostu... Jesteś, you're baptized in funk. Po prostu, ja chciałam po prostu zabrać ludzi naprawdę do tego funkowego changeu Nicka Sinclaira, bo jest totalne, czyste funk. Jak po prostu, bo moje guru jest James Brown i Sly and the Family Stone, Tower Power, George Clinton. Tych ludzi, którzy naprawdę żyli, Prince, którzy żyli po prostu z tym funkiem. Więc to cytana funkowa utworu. Kochaj różne bitch i Every Kind of Love, już słyszeliście o tym. Wherever the road may lead. I to też jest, piosenka, co nie wiedziałam, że będę mieszkać w Polsce i robić muzykę. Ja naprawdę chciałam robić biologię morską, bo lubiłem delfiny, wielu ryby. Chciałam ich po prostu ratować, po prostu ich... Naprawdę, ja lubię ocean. A pamiętam drugi rok w uniwersytecie, ja miałam tak, że nudziłem się. I byłem bardzo zaskoczony, tak jak ja mogę się nudzić, jeżeli ja mogę ratować delfinę i z nimi pracować i nauczyć. Więc... Ale muza cały czas robiłam podczas studia. Ja zawsze robiłem muzykę. I drugi rok w szkole muza miała taka... Był tak ku, hej, hej, hej. Chcemy po prostu... Chcę grać. Moje ciało mówi, chcę grać. On tak, dobrze, ale jak? Ale dobra. I wróciłem do domu i nie będzie skończyć szkoła, bo ja wiem, co ja chcę zrobić w życiu. I nie skończyłem szkoła. To nie znaczy, że nie macie skończyć szkoła, ale ja czułem, że dla mnie nie będę skończyć szkoła. Spokojnie, ja też nie. Słuchajcie, lubię zakonnice, bo nie wiedziałam, że są różnych rodzajów. Jest czarna nica, co my znamy, ten czarny habit, ten biały ten. Jest podróżnica, która jest tak jak matka Teresa. Ona biały habit i tych dwa niebieskie paski w górę, bo ona teoretycznie ona jest białonica, która zaraz będzie mieć spotkanie z Jezusa, czyli ona zaraz się umrze. Ale ona nadal miała rzeczy tutaj zrobione, tutaj na świecie, więc ona miała te dwa paski niebieskie. Potem jest pustynianica, który miał ten żółty habit. Jest niebieska nica, które często widzę tutaj w Polsce, dużo niebieskich nic. One często są tam w Gdynie, Gdańsk, Sopot, często obok morza, bo one zawsze tutaj, blisko wody. Jest dżunglenica, która ma ten zielony habit. Jest karanica, która ma ten szary habit, bo ona kiedyś miała kolory, ale ona coś zrobiła złego, więc oni zdejmowali po prostu ten kolor i ona ma kara, więc to jest karanica. Jest tajemnica, który każdy z nas ma swoje tajemnice. Moje tajemnice jest tutaj. Ona się nazywa Helga. Helga, no powiedz cześć.
ono jest nieśmiałe. Więc więc pisałam to i też brązowanice. O, brązowanice są najlepsze, bo oni robią piwo i mogą pić piwo. I ja piłem piwo z brązowanica w Krakowie, kiedy kręciłem teledysk Tonight z DJ Quarelem. I naprawdę nie widzę, bo pierwszy raz, kiedy spotkałam brązowanica, i pierwszy raz, kiedy piłem, i ja, słuchaj, ja piłem 3 litry z nią i ja zawsze musiałam iść do łazienki, a ona nie. Ona była taka twoja, ona siedziała tam cały czas, nie ruszyła. Ale to była taka świetna rozmowa, gadałam z nią, ona like, jesteś zajebista. I potem wróciłam, like, musiałam tam pisać piosenkę. Więc od razu było, lubię zakonnicę. Ty wiesz co? Ja lubię zakonnicę. Ja lubię, ty lubisz, my lubimy zakonnicę. Bo ja lubię, ty lubisz, my lubimy. Bo jeżeli obcy krajowców będzie to słychać, od razu oni mogą zacząć odmienić po polsku. Mhm. Ja lubię, ty lubisz, my lubimy. Więc jest nauczka w piosence też. Powiem ci szczerze, że na początku, jak zacząłeś wymieniać rodzaje zakonnic, to ci uwierzyłem i myślałem naprawdę, że one się tak nazywają. Tak? Ale tak, nie. Co, to niebieska nica jest, zapomniałam jedna, nica w treningu. Ona ma jasna niebieska, prosty habit, ona jest nica w treningu, więc tak jak ta, więc bardzo polecam. Hej, jeżeli zakonnicę to oglądają, hej, mam piosenkę o was i jest bardzo fajnie, więc jeżeli robicie jakiś fitness tam w klasztorze, albo w klasztorze, zapraszam do posłuchania. Ale żeby musiały posłuchać tego w serwisach streamingowych, to jest oryginalna wersja, a taka jest tylko i wyłącznie na albumie. Tak, tutaj jest live sesja, co zrobiliśmy podczas pandemii. Tutaj tylko i wyłącznie na ta płyta. I też jest soul clap, bo soul clap, baby, jest soul clap. Po prostu klaskanie z duchu i totalna, po prostu czysty, funkowa piosenka. Więc I know you got soul, so let's soul clap. Więc zapraszam do posłuchania i zapraszam na koncercie, żeby po prostu to kupić, bo to jest naprawdę taka mega pozytywna energia. I nie można się przy tym albumie nudzić i skupić przede wszystkim, bo dzisiaj jak sobie go puściłem i ćwiczyłem sobie przed wywiadem, to nie mogłem się skupić na tym, co ja robię, bo cały czas słyszałem tą muzykę, która powodowała, że ja tam, wiesz, w środku mi się tańczyć chciało. Dziękuję. Oh my god, we had to dance together. I'm like, Tamie kochana, co robisz? Boże, tańczymy. Tak jak opowiadałeś o tych utworach, to nawinęły mi się dwa tematy. Po pierwsze, rozgłośnie radiowe. Dlaczego uważasz, że one cię nie puszczają za często? Jaki jest powód tego? Bo moim zdaniem na poranne jakieś tam audycje te utwory by były idealne na pobudkę. Dziękuję. Proszę. Bo często słyszę, że moje muza jest za ambitne. I'm like, co to znaczy za ambitne? Co to znaczy? Ale oczywiście, czasami mam wsparcie od radio, tak jak Radio Campus, Chili Z, Radio Elka, który gra innych rzeczy moich. Ale kiedy chodzi o tych utworach i też ludzi w Radiu SK, który za każdym razem, kiedy idę do Hanczaka, żeby prezentować nowe piosenki, oni też próbują, żeby to będzie na antenie, to będzie na playlistę, ale jeszcze po prostu nie jest na streamingowe. Ale słuchajcie, moje muza jest bardzo pozytywne i bardzo optymistycznego i myślę, że Polacy będą to lubić, więc proszę, graj moje muza. Apelujemy do dziennikarzy i do prezenterów i do wszystkich ludzi radia. Tak, i do wszystkich po prostu szefów. Słuchaj, mam takie po prostu zadanie. Jeżeli puścić moje piosenki po prostu dzień w dzień w radiu i daj ludzi jakieś ankieta, ale po tego tygodniu, jak puścić się z piosenki, czy oni by to posłuchali po prostu normalne potem. I ja myślę, że ludzie będą myśleć, że tak. Więc po prostu, ale to jest tak, ja myślę, nie będziecie po prostu nie będziecie gubić followersów i słuchacie, bo to jest naprawdę pozytywna muza. Naprawdę, przysięgam. Po prostu, naprawdę. Nick Sinclair właśnie rzucił wyzwanie wszystkim ludziom radio. Tak, tak. To się nagrało. Dokładnie. Tydzień, cały tydzień po prostu moja muza. Może być, ale taki bardzo szczytowo godzinę, i tak. Codziennie, szczytowo godzinę, możesz puścić dużo piosenek stąd. I potem ankieta.
ci ludzie tam, którzy słuchają wasze radio, oni chcieliby słuchać Nicka Sinclaira dalej u nich w stacji radiowej. I ciekaw jestem, jak to będzie. Zróbcie. I drugi temat mi się nawinął, o nurkowaniu, bo tam mówiłeś, że twoja przygoda się zaczęła, tam chciałaś się zwierzątka, delfiny ratować. Pomimo tego, że wcześniej jak nagrywaliśmy, powiedziałeś, że wolałeś być ptakiem niż ja rybą. Ja wiem, bo to było trudne, bo ja lubię też latać. Lubię latać, jeżeli musiałam być albo rybą, albo delfiną, albo może latający delfin. Nowy gatunek. Tak. I zastanawiam się, czy ta pasja związana z nurkowaniem, bo często chwalisz się tym w mediach społecznościowych różnymi filmikami, jak nurkujesz, czy to jakoś wpływa na to, czy to jest jakąś inspiracją do powstawania nowych utworów? Wiesz co, bo za każdym razem, kiedy w ogóle jestem gdzieś, ja zawsze zbiera inspiracji, żeby po prostu pisać coś nowego. Jak jestem w pociągu, zawsze, lubię oglądać ludzi, patrzeć na ludzi, co się dzieje u nich w życiu, albo jak oni mają rozmowy, i tak, to jest fajna piosenka. Więc naprawdę to jest bardzo ciekawe rzeczy, co dzieje w podróżach. I oczywiście pod wodą jest naprawdę oglądam tak, oh my god, widzę tych rybów i oni na mnie oglądają, potem uciekają, potem oglądam trochę, widzę, kto to kurde jest. I jest fajnie inspiracja, żeby pisać coś, ale od razu jest coś pozytywnego, słonecznego, od słońce, woda, palmy, witamin D, więc jest coś w tym, ale czy kiedyś nurkowałeś jeszcze? Nie. Umiem pływać, ale nie nurkowałem nigdy. No. Dlatego ja oglądam z zapartym tchem te filmiki. Słuchaj, musimy to robić razem. Ja, Nick Sinclair, zbieram Tomka Ochota na po prostu nurkowanie. I musimy to robić w Deep Spocie, tutaj w Mieszczanowie, bo tam jest bardzo fajne miejsce i to by było naprawdę super. I mam nadzieję, że będziesz mieć fajny frajdę z tym, bo to jest ciekawe. Ciekaw jestem. Ja się nie mogę doczekać kolejna deklaracja, która się nagrała. Słuchajcie, będziemy później rozliczać. No tak. Like, Tomek, jesteś gotowy? Kiedy masz wolne? Czy jesteś gotowy? Idziemy. Dobra, to tak zróbmy. Mamy deal. W takim razie cieszę się bardzo. Tak, widziałeś, widzieliście państwo, widzieliście. Słuchaj, bo na pewno musimy powiedzieć o tych koncertach, które towarzyszyły temu projektowi. Jak mówiliśmy, on się zaczął w maju, miałeś pierwsze koncerty, ale teraz już są takie typowo pod trasą koncertową Groove Vibes and Funky Delight. Za to było pierwsze miasta, przed tobą kolejne miasta. Tak. Czy któreś z miast póki co ci jakoś zaskoczyło? Poznań mnie zaskoczyło bardzo, bo często nie wiem, jak to będzie, bo jest tak, że wiem, że ludzie mnie znają, ale nie mam taki tłum jak innych artystów, więc często nie wiem, jak to będzie na koncercie, czy będą dużo ludzi, czy będą mniej. A w Poznań było tak, że jechaliśmy do Blue Note i ja byłem na backstage i słyszałem chłopakiem, tak, którzy byli, oni byli na dworze i potem wróciłem, tak, a się jak, są ludzie? Tak, no są ludzie, są ludzie, tak, naprawdę? Więc to też jest, dla mnie tak, naprawdę? Więc to też od razu mnie cieszyło i potem, kiedy wychodziłem i widziałem tak, o kurde, to jest niesamowite. Była jakaś jedna impreza tam na górze, chyba ktoś miał urodzinę i tyle ludzi tam, tak wow! I też druga rzecz, która mnie zaskoczyła, że oni kumają, o co chodzi z muzyką funkową, groove'ową więc przez to ja totalne śpiewałam totalnie, bo oczywiście śpiewałam to tak jak ja, ale przez to, że oni kumali tego wszystkiego, był taki flow między nami, że wow, więc bardzo dziękuję Poznań, miasto Doznań za tego wszystkiego, bo mega, mega po prostu byłem zaskoczony. Mega zaskoczony. Warszawa zawsze jest takie miasto, gdzie zawsze kumają i to, co my robimy, więc Warszawa, ja nie muszę martwić o Warszawę, więc więc dziękuję wam bardzo. I gracie te aranżacje z albumu Life Sessions. Tak. Gramy po prostu, gramy to, co jest po prostu na Life Sessions, bo to jest ten groove vibe, funky delight i to jest to.
ale też na live sesji, który się różni od koncertu, że są piosenki, co, bo na tę pierwszą płytę, co jeszcze nie graliśmy. Nie, tutaj jest pierwszy raz, kiedy graliśmy rzeczy z Groove Vibes and Funky Delight. Więc na tę live sesję, jak byłeś ostatnio w maju, nie, teraz, nie, nie w maju, teraz i tutaj, ostatnio. I tutaj byłem. Tak, tak, i tam, i tu, tak. Ale na ten live sesję był, co graliśmy, był coś od tamtego live sesja, było dwóch nowych utworów. Tak. Emotions było, What Do I Know było, które nie było na tym wcześniejszym live sesja. Był Wherever, bo Wherever the Road Mieli będzie tak zakończenie za każdym razem na live sesji. Więc zawsze prezentujemy coś nowego. I to jest super, bo ja z moim zespołem ciągle mamy muza w głowie i ciągle jak jesteśmy w studiu, mamy tyle utworów, tyle piosenki, co nawet na takie próbki, które jeszcze nie pokazaliśmy po prostu świat. Więc to jest fajnie, że możemy wreszcie po prostu za każdym razem prezentować coś nowego. No, no właśnie, bo tutaj jeszcze wspomnimy o tym, że szykuje się drugi album Live Session, na którym byłem, więc może ja się nie będę wypowiadał, tylko oddam ci po prostu mikrofon i opowiedz coś, co szykujesz. Bo to będzie coś innego. Tak, tak, więc po prostu druga live sesja, po prostu to było coś fantastycznego. Trzech innych gości mieliśmy. Kasia Deren, Marika i Kaja. Bo Kaja była, naprawdę, ona była tak sfascynowana z tym live sesją, czyli tak, Nick, ja muszę być następnym razem, muszę być, tak, dobrze. I zawsze staram się zaprosić gości, które ja z nimi miałam kontakt z nimi na scenie i ten kontakt jest bardzo naturalna. Tak, nie jest coś, nie jest coś fałszywe. Nie jest taki, okej, uśmiechamy, ha. Nie. Musi być czyste i prawdziwa energia. I za każdym razem po prostu muszę, ja staram się zaprosić gości, które mam normalny, fajny kontakt z nimi, bo jest po prostu naprawdę czysta zabawa dla mnie i dla publiczności. I też prezentowaliśmy nowych piosenek, nowych utworów, które jeszcze nie graliśmy tutaj na ten live sesję, które też było fajnie. I też zrobiliśmy taki inny, niektórzy inne aranże od piosenki artysty, które miałam gości, więc zrobiliśmy piosenki Kasi Deren Spokojnie, zrobiliśmy Patataj, który był w tym normalnej wersji, bo bardzo lubiłam. I też ten piosenki Kasi też był w jej normalnej wersji, chociaż końcówkę chciałam to zmienić, żeby jest bardzo nasze. I zrobiliśmy na językach, ale też w nasze wersje, więc to było mega, mega, mega fajnie, naprawdę. Bo też Kai mówił, że Boże, musi robić ta nowa wersja u mnie na koncercie. Mm-hmm. And I was like, co? Więc to też jest fajnie, że oni też czują, co my robimy. A czy te trzy gościnne występy pojawią się na albumie? Czy tak, był to, tak, super, tak, tak, oni tak, tak, tak. A tata mnie porwał, to tak. Tak, oh my gosh, naprawdę, to było naprawdę coś niesamowitego. Bo też, i zobacz, bo tamta live sesja była inna, tutaj był inny niż teraz, co mieliśmy, bo też ten Emotions i What Do I Know są bardzo spokojne piosenka. Tak. I też był Dom, to co jeszcze też graliśmy na ta live sesja. Więc to też dajemy ludzi coś nowego, bo Dom jest od tego pierwszy płyty 11 na 11, który jest po polsku. Więc i to też był inny aranż niż tutaj. Więc fajnie, że możemy, ludzie mogą poznać moje starych rzeczy. If you're feeling real funked about it. Wróćmy jeszcze do tych koncertów, bo jakbyś miał zachęcić ludzi, którzy zastanawiają się, czy wybrać się na twój koncert. Teraz dzieje się tyle negatywnych rzeczy na świecie i potrzebny jest po prostu taki, okej, jakiś trochę wakacja od tego wszystkiego. Więc na moim koncercie tutaj po prostu ja przynoszę was do innego miejsca. Jesteś po prostu w miejsce Nicka Sinclaira, po prostu miejsce, po prostu, gdzie możecie być sobą, możecie klaskać, możecie robić spagaty, jeżeli umiecie, po prostu możecie po prostu żyć totalne spokojnie i free. You can be just who you are and just enjoy. Bo chciałbym, żeby po prostu ludzie tutaj w Polsce posłuchali moich rzeczy, posłuchali nowych rzeczy, co ludzie mówili, że jest za ambitne. A ja myślę, że nie, słuchaj, Polacy, wy lubicie muzykę. Polacy naprawdę lubią nowe rzeczy, bo za każdym razem, kiedy idziecie za granicę, jest tak, Boże, słyszałam taka muzyka i taka muzyka. Tak, taka muzyka jest tutaj też w Polsce. Więc zapraszam naprawdę na moim koncercie, bo naprawdę jest mega fajna zabawa i
musicie być, nie mogę was zabraknąć, więc zapraszam. Słuchaj, możesz być z dziećmi, albo możesz, nie, możesz zostawić dzieci w domu, bo wiem, jak to jest czasami, ale z dziećmi, nie, zostawić dzieci w domu, albo z babcią, albo z ciocią i przejść naprawdę, bo będzie czysta zabawa. Ja polecam i potwierdzam te słowa Nika. Ja mam takie wrażenie, że ten rok jest dla ciebie przełomowy. Dlatego, że po pierwsze wystartowałeś z nowym fantastycznym projektem, o którym teraz rozmawiamy. Trasa koncertowa, do tego jeszcze udział w programie Twoja twarz brzmi znajomo. Tak. W dodatku jeszcze wycieczki po świecie, byłeś ostatnio w Egipcie, Hakuna tak. Matata. I do tego pewnie jeszcze mnóstwo innych rzeczy. I mi się wydaje, że ten cały rok, jakbyś miał podsumować, to był ostry zapitol. Co roku jestem coraz starszy. Teraz mam 43 lata. I nadal mam energię. Ja lubię mój wiek. Super. Ja, czasami ludzie, o, ja chcę być młodszy. Nie, ja nie chcę być młodszy. Wystarczy, żeby młodziej wyglądać. Lubię mój wiek, lubię to, co robi i co roku, no, ja zawsze muszę prezentować, że nie, nadal jest chęć, żeby robić to, co robi. Nadal czuję to w kosztach. Więc i naprawdę ten rok dużo się dzieje i bo przez twoje twarz, i dziękuję, że tych ludzi, którzy oglądali po prostu, a twoja twarz brzmi znajomo i dołączyli do trasy koncertowej i byliście na koncercie przez to, że oglądaliście, co ja robię w twoim twarze. Bo też miałam nadzieję, że będzie taki moment, że mam nadzieję, że oni oglądają i będą mieć chęć, żeby zobaczyć, co ja robię, co dalej robię tutaj w Polsce. Bo to też jest część jakiejś reklamy, jakim jesteśmy, jaką artysty. I więc naprawdę, ja dzieje się i nadal jest po prostu, nadal się dzieje. A co było najcięższe z tego wszystkiego? Najcięższe? Trzeba mieszkać 3 miesiące w Warszawie i nie mieć domu z mężem i pieskami. I no, oczywiście, oni byli po prostu, kiedy nagrywaliśmy odcinki, Michał był i on starał się, żeby cały czas brać po prostu jeden z naszych psów tam do studio ze mną, więc ja widziałem ich. Kolejka ale... była psów, najpierw jeden, później tak, drugi. Tak. Trzymacie, tak? Trzy czy dwa? Tak, trzy. Więc to było fajnie, że mogłem ich zobaczyć i mogłem czuć po prostu tego domu, że domu przyjechało do mnie do Warszawy. Więc to było fajnie. I też, żeby zobaczyć rodzinę tam i znajomych tam w publiczności, to było mega, mega fajnie. Czego ten program cię tak nauczył przede wszystkim? Dlatego, że mówię tutaj w kontekście wszystkiego, co się działo, bo jakby my jako widzowie widzimy efekt finalny, czyli tak. Twój występ. Ale chodzi tutaj o metamorfozy, o wszystkie ćwiczenia głosu, ruchu scenicznego. Nauczył mnie, że mogę nauczyć więcej rzeczy. Like, bo żeby zapomnieć, żeby być kogoś innego w tym programie i żeby być jak Tina Turner albo Mick Jagger albo Liv Young. Naprawdę muszę zapomnieć o Nika Sinclair. Nika Sinclair musi być zachowany do szafie. I muszę naprawdę za każdym razem po treningu, bo mieliśmy godzinę trening wykładu, godzinę trening taneczny, jeżeli nasze numery po co mieliśmy po prostu taniec. Ale dużo rzeczy jest praca domowa. Ja wróciłem do biura i po prostu cały czas po prostu słucham tych piosenki, słucham, jak oni śpiewają. Więc jest taka, musiałem papugać, jak oni śpiewali, żeby po prostu być z nim i nie być nikiem. Bo to też czasami było trudno, bo oni mają inne emisje głosu, więc ja musiałam zmienić moje emisje głosu, żeby po prostu być dokładnie tak jak oni. Tak Mick Jagger. Jego energia jest trochę podobna do mojego. Właśnie miałam o tym mówić, tak. Tutaj chyba nie chowałeś tak. Tej energii. No, ale schowałem, bo moja energia, Nika, jest jeszcze bardziej szalona niż Mika. Mika jest szalona, ale ja byłem stary Mick i on jest szalony, ale też ma taki, nie aż tak energiczny, nie jest aż tak szalony. Więc musiałam zachować trochę Nika, żeby być Mika, a jego głos też jest inny, like I see a red door and I want to paint it black. Like, just, jest inny, totalnie inny. No colors anymore, both never.
to turn back. I naprawdę myślałam, że oh my god, okej, okay, okej, okay. Mogę, mogę, umiem, umiem. I Libianka, a ten, I've been drinking. Wait, face tego role też jest taki, I've been drinking more alcohol for the past 5 days. Did you check on me? Wait, did you check on me? Did you look for me? I walked in the room, eyes are red, and I don't smoke banga. Did you check on me? Like, jest... Ale dziwne jest to, że też potrafisz akcent inny dać w tym języku angielskim. Tak, jest po prostu, jest, bo musi być całości, bo jeżeli nie ma ten całość, po prostu jest ten cała iluzja nie ma. Bo gdyby był Mika i śpiewałam tak jak ja, nie była ta cała iluzja, więc to jest fajnie, że żeby być ten totalny ludzie, musimy naprawdę skupić się i tylko mamy 2 minuty 30 sekund, mm-hmm. żeby to zrobić. I to też jest, więc wchodzimy na scenie, jest ludzi, jest partia, I'm like, więc od razu I'm like, oh my god, but I'm like, okay, calm. Naprawdę, to takim momentem, like, bo idę i widzę ludzi, I'm just like, okay, okay, nie, Libianka, ona jest smutna, depresyjna piosenka, musisz śpiewać, jestem smutny, jestem w domu. I've been drinking more alcohol. I naprawdę, just, to nie jest łatwe. Trochę psychicznie też tak, muszę sobie poukładać. Tak, tak, tak. Więc to jest fajne, że przez te ćwiczenia od Agnieszka i od Maćka udało mi się, żeby to zrobić, bo czasami, i to też jest wszystko, co, bo czasami ludzie, ale wiemy, co będziemy dostać. Nie, nie! Wszystko, co śpiewałem, oprócz finału, nie było coś, co wybrałem, bo możemy dać im listę piosenek, co chcielibyśmy dostać, ale to nie znaczy, że będziemy dostać. I tak. Wszystko, co miałem, ja, oprócz finałowej piosenka, ja to nie było na mojej liście. Właśnie odnośnie finału, to wielkie gratulacje, bo znalazłeś się w pierwszej czwórce. Dziękuję. Podejrzewam, że ciut brakło, żebyś wygrał ten program, ale właśnie jak mówisz, że ty wybierałeś ten utwór, skąd właśnie padł taki wybór na ten utwór, który zaprezentowałeś? Bo ja uwielbiam Shaki Khan, uwielbiam Ain't Nobody I też na finałową piosenkę miałam też innych artystów, tak jak Todrick Hall, chciałam robić RuPaul, ale tych artystów nie jest to aż tak znany w Polsce, tak jak Chaka Khan jest znany mm-hmm. bardzo. Więc to najdobrze, więc możemy robić Chaka Khan. Ale uwielbiam ten utwór. Ten utwór jest super, ten utwór jest magiczny. Ona jest po prostu petarda w tym numerze, więc żeby być nią, to też jest baby, ain't nobody. Wyzwanie. No, mega wyzwanie. I ona też ma ten in a love so deep we cannot measure, nobody. I to jest taka, like, jej góra bardzo kocham, bo jest, to jest taki specyficzna rzecz, co Chaka ma, który nikt inny nie ma. I tylko ona ma, więc myślę, że mogłabym to zrobić i mogłabym śpiewać ten ikoniczny utwór, to jest... Mi się bardzo podobało. Dziękuję. Ale program to też nowe znajomości, bo wydaje mi się, że z Eweliną Flintą i z Kubą Szmajkowskim się mega zaprzyjaźniliście, bo też gościłeś ich podczas trasy koncertowej. Tak, tak. Ewelina była moja gość w Warszawie i dziękuję jeszcze raz Ewelinką, bo to było fantastyczne. Nie, ty jesteś fantastyczna. Kocham Flint Flynn. A co do Eweliny, to ostatnio na twojej live sesji o 21:37 śpiewałem z nią Barkę. Tak? Tak. Taki fun fact. Zobacz, ale ona jest świetna, ona jest niesamowita. Tak. Ja ją znam, ja ją poznałam podczas Fabryka Gwiazd, bo ona czasami ludzie byli u nas w publiczności od różnych rzeczy i ona była. I też oczywiście podczas różnych koncertów miałam przyjemność, żeby ją spotkać i od razu czułam jej energię. Od razu ona ma taka just jakiś wow i ona jest tak normalna i tak zabawna i ja uwielbiam jej uśmiech. Za każdym razem, kiedy ona zaczyna śmiać, ja zawsze muszę się śmiać, bo jest tak specyficznie i też ona jest po prostu just czysta, cudowna
człowieka. You're a wonderful human being and I love you, Ewelina Flinta. No i Kuba Szmajkowski, on był mój gość po prostu w Łodzi, więc dziękuję jeszcze raz, szmaj, szmaj. That's my room, hey roomie. ale naprawdę on jest niesamowity artyst i ci mogę zdradzić, że on będzie mój gość specjalny na kolejna live sesja Groove Vibes of Agony Light, po prostu przyszły rok. Czyli trzy. Można to nazwać, że to będzie trzeci album. O, tak, dokładnie, dokładnie. I on jest jeden z moich gości, po prostu na ta live sesja. I on jest niesamowity. Też super energia, młodych, zdolnych artyst po prostu. I to jest myśl, bo ja nie znałam go przed programem i potem, oczywiście, kiedy wiedziałam, kto będzie w programie, musiałam robić swoje research. Okej. Po prostu niesamowite. I on jest też normalne. I mean, on ma tyle fanów, tyle ludzi go obserwują na Insta i innych social mediów, ale on jest tak normalny człowiek. Ja to lubię i to doceniam. Naprawdę mega. Więc dziękuję jeszcze raz. Szmaj. A jeżeli chcecie być na bieżąco ze wszystkimi gośćmi oraz datami koncertów Nicka Sinclaira, to koniecznie śledźcie media społecznościowe, bo tam na pewno będą wszystkie informacje i wszystkie szczegóły i rozgłośnie radiowe. Puszczajcie Nicka Sinclaira w najlepszych godzinach słuchalności natychmiast. Puść moje po prostu piosenki. Puść! Dziękuję ci bardzo za fantastyczną rozmowę. Widzimy się pewnie jeszcze nie raz. Ja dziękuję. I jeszcze raz po prostu nie przegap po prostu kolejny odcinek po prostu rozmówka. I jeszcze raz, nie przegap kolejny po prostu wywiad i pogadanie z rozmówka z Tomek Ochota. A to nikt. Nikt dzisiaj rozmawiał ze mną. Tak, i ja dzisiaj rozmawiałam po prostu z Tomekiem. I zadawał mi bardzo ciekawe pytania, musicie to obejrzeć. Zapraszam.